kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Lecimy z szybkim przekazem wiadomości od tej osoby, która macie w serduchu na myśli, z której macie kontaktu, lub od osób, z którymi nie macie mi kontaktu, a jesteście ciekawi, co te osoby lub ta osoba, o której myślicie, chce wam powiedzieć w chwili obecnej, w tej chwili. Także jeszcze raz tasujemy, słuchajcie, to było przytasowane dwa razy, jeszcze przytasujemy sobie, słuchajcie, dwa razy, tak? Myślcie sobie o tych osobach lub o tej osobie. Tak. No i zaczynamy zabawę. Z poprawą humorku akurat, tak? Także lecimy. Co chcecie jemu jej powiedzieć w tej chwili? Co chcecie jemu jej powiedzieć w tej chwili? Dobra. Co chcesz jemu jej powiedzieć w tej chwili? Co chcesz jemu jej powiedzieć w tej chwili? Co chcesz jemu jej powiedzieć w tej chwili? Czy jest jeszcze coś, co chcesz jemu jej powiedzieć w tej chwili? Osobie, która ciebie pyta, który o tobie myśli? Czy jest jeszcze coś, co chcesz jemu jej powiedzieć w tej chwili? Czy jest jeszcze coś, co chcesz jemu jej powiedzieć w tej chwili? Czy chce, jest coś jeszcze, co chcecie jemu jej powiedzieć w tej chwili? Co chcecie? Mówcie śmiało. Czy jest coś, co chcecie jemu jej powiedzieć w tej chwili? Będzie, słuchajcie, trochę tego. Czy jest jeszcze coś, co chcesz jemu jej powiedzieć w tej chwili? Lub czy jest coś, co chcecie jemu jej powiedzieć w tej chwili? Już nie, dobra. Także tu jeszcze coś wypadło. Bierzemy to, kładziemy normalnie. To odkładamy sobie tu. No i co, kochani, czytamy od nich, od tej osoby, od nich. Od gromady osób, o które pytacie lub macie na myśli. Lub po prostu od tej osoby, co ta osoba chce wam w tej chwili powiedzieć, oznajmić. Przepraszam. Dobra. Szczere wyjaśnienia mi się należą. Co ty ze mną zrobiłaś, zrobiłeś? Pięknie kłamałaś, kłamałeś. Nie reaguję, jak ktoś wspomina już o tobie. Teraz wiem, kto jest kim, a kto nikim. I kto mi życzy dobrze, a kto mi życzy źle. Nie chcę budować czegoś na nim, wolę to zbudować naprawdę. Pragnę ciebie, więc idę po ciebie. Jestem zły, zła na ciebie. Słuchajcie, co tu się dzieje? Nic nie jest podobne. Nic nie jest podobne do ciebie, do mnie, ani podawane nam na tacy. Zawsze jakieś przeszkody się pojawią, więc gdy pojawią się, zastanów się, jak je pokonać, a nie uciekasz. Zapomnij o mnie. Czekam na twój ruch. Dobra, lecimy dalej. Nic się nie dzieje bez przyczyny, pamiętaj. Przestań mi robić mętlik. Jakie się wściekają. Koniec dziecinady, teraz tylko poważne życie i stabilizacja. Także jak masz zdrowie robić dziecinadę, to sobie daruj i wzejdź mi z oczu. Spokój! Kiedy myślisz, że każdy jest przeciwko tobie, zastanów się, czemu jesteś sama przeciwko sobie. Nigdy ci nie zdradzę. Już ja się tobą zajmę, koniec z tymi twoimi dziwnymi dziecinadami i dołami. Wyjaśnij mi w końcu całą prawdę, jak dokładnie było. Czuję, że osoba trzecia już się pojawia. Jeżeli wyjaśni prawdę, to coś jest nie tak. Czuję się jak w bajce w tej chwili. Poznanie prawdy, no proszę bardzo, spowodowało się, że moje serce rozpadło się na kawałki. Biorę za to, co oswoiłam odpowiedzialność. Muszę się skupić na uzdrowieniu siebie. Serio ból innych sprawia ci tyle uśmiechu? Widocznie wiecie, dni osobom niedojrzałym sprawia. Kto jest dojrzały, pamiętajcie, zawsze zajmie się swoim życiem. Także nie przejmujcie się tym. Nie możesz zmienić kierunku, ale możesz inaczej postawić żagle i ruszyć naprzód. Tu się akurat zgadzam. Nie rób fejku. Nie nasyłaj znajomych, czuję, że to ty. No nieładnie, ktoś to robi. Jestem w końcu szczęśliwa, szczęśliwa. Dziękuję za cenne lekcje. Naucz się doceniać to, co masz. I to, co daje ci los. Myślałam, że jesteś bardziej dojrzała, dojrzały. Mam do ciebie nienawiść.
Życie to nie bajka, pamiętaj. Czemu mnie zaniedbujesz znowu? Twoje zachowanie mnie od ciebie odpycha. Sprawia, że czuję się sobą, ale ty kłamiesz w oczy, czuję to. Zablokowałam się na chwilę, żeby zobaczyć, czy ci zależy, czy nie. Szczera rozmowa oko w oko. Boję się, że mnie odwrócisz i wyśmiejesz. Mam nadzieję, że kiedyś cię zobaczę. Nie będę za to poganiać, droga wolna. Nie mogę sobie z tym poradzić, nie mam już ci nic do powiedzenia. Jesteś dla mnie całym światem. Nie ufam już ci. Nie mogę cię zrozumieć. Jestem zazdrosna o ciebie. Szukałam ciebie, wszędzie było warto. Widzę ciebie i widzę twój duży potencjał. Weź się w garść. Zaproszę cię niedługo na randkę. Wyjaśnimy sobie wszystko. Jesteś dla mnie całym światem. Moje złamane serce w końcu skleja się na kawałki. Przy tobie czuję się bezpiecznie. Czuję, że grasz nie fair. Czekaj, tu coś wypada. Nie rób błędnych założeń z innymi na mój temat. Mam do ciebie żal, jak mnie traktujesz. Masz wspaniałe, dobre serce. Zaryzykuję się, odezwę niebawem. Jestem całkowicie załamany twoim zachowaniem. Spotykałam się z tobą i z kimś jeszcze. No nieładnie. Nie poddawaj się, walcz o to, co kochasz. Masz być moja, mój to będziesz. Kochani dzieciaczki, uspokoję, tak jak powiedziałam, możesz zaczynać dalej. Chcę z tobą spędzić swoje całe życie. Pamiętaj, oryginał jest więcej wart niż kopia. Dorośnij w końcu. Nie mam na ciebie już siły. Czuję się radosna. Pracuj nad emocjami. Bardzo mocno cię kocham i tęsknię. Nie odezwę się wcale. Tylko ty robisz maski na to znajomość, relacje, nieładnie. Za mocno ci kocham. Ta przyjaźń przerodziła miłość. Za szczerość nie przepraszam. Robię karierę. Nie mogę się skupić. Jesteśmy jak przyjaciel, brat, siostra. Lubię ci bardziej niż ci się wydaje. Pokochałem ci serio. Szkoda, że ty mnie nie. Nie sądziłem, że można tak mocno kogoś kochać. Imponujesz mi. Czułem się, że nie jesteś gotowa na to relację, dlatego się odsunęłam. Odkryłem całą prawdę o tobie. W końcu się uśmiecham znowu. Pracuję nad pewnością w siebie. No i bardzo dobrze. Mam do ciebie ból. Moje marzenia się w końcu spełniają. Chcę spełnić swoje i moje marzenia. Nie sprawdzaj mnie. Nie pisz, nie dzwoń więcej. Daj mi spokój. Nie przygryzaj mi w słowach, bo jak przygryziesz, to ci oddam dwa razy mocniej. Teraz doceniam swoją prawdziwą wartość. Nikt jej nie zmieni. I bardzo dobrze. U mnie to samo, także trzymam z wami sztamę. Nie masz serca, tylko lód. Idę na całość. Wiem, czego chcę. Nie zatrzymuj mnie. Za szybko się poddajesz. A ja za szybko się wkręcam. Z jednej strony cię kocham, z drugiej strony cię nienawidzę. Czuję, że ta znajomość się rozpada. Czas leczy rany, ale pozostają blizny. Uzdrowienie nadchodzi. Czemu mnie ranisz? No ładnie. Ale mnie wkurzasz. No to widocznie jak się wkurzacie. To prawdziwe uczucia są miłość, nie? Brakuje mi bliskości. Czego ty jeszcze ode mnie chcesz? Jesteś moją jedyną połówką na całe życie. Szanuję twoje zdanie, jak i swoje. W końcu nie płaczę po nocach, tylko płaczę ze śmiechu i się uśmiecham. Teraz rzuciłem się w karierę, żeby odkładać na moje marzenia i budować przyszłość. Bardzo dobrze. Witaj w klubie. Chcę cię przytulić. Wybieram nowy rozdział. Bardzo dobrze. Dobry potencjał, słuchajcie, nowego rozdziału. Tak, trzymajcie. Biorę czasami z ciebie przykład, dlatego tak samo się zachowuję, żeby pokazać ci, jak ty się zachowujesz. Tego nie zauważasz. Słuchajcie, mam ochotę cię przytulić, zobaczcie, znowu to samo. Marzenia się spełniają, tylko trzeba o nie walczyć, a nie się poddawać. Zaczynam nas rozumieć. Odpuszczam, czuję twoje intencje.
Nie byłem na ciebie gotowy. Kocham swoje życie. No i bardzo dobrze, to jest podstawa, słuchajcie. Przeznaczenia nie oszukasz. Dzieciaczki, spokój. Się rozszalały. Planuję macierzyństwo. Waham się. Zawsze ci podam rękę, nieważne czy mnie lubisz, czy nie. Nie żyj w iluzji, tylko ruszaj naprzód. Sprawy stały się poważne. Ja jestem gotowy, gotowa na zaangażowanie się, ale czuję, że ty nie. Potrzebuję więcej czasu, by dowiedzieć się o tobie całej prawdy, czy to prawda, czy nie. Nie jestem zadowolony z tego, co dzieje się między nami. Czyli jakaś kłótnia przez osobę trzecią, podejrzewam. Jest duża różnica wiekowa, podział, przedział.